Dzień dobry, witam Was serdecznie na 55. spotkaniu Home Tramping. Tym razem będę Wam opowiadał o Filipinach. Robimy powtórkę nagrania, bo zawsze są jakieś problemy techniczne niestety. I następne spotkanie już za w zasadzie 3 dni to będzie Kolumbia. Także zapraszam Was na kolejny czwartek. I to będzie numer właśnie 56, więc nasze nagrywanie spotkań zacząłem, bo pomaga mi tutaj cała ekipa ludzi. Zaczęliśmy w kwietniu, na początku kwietnia 2020 roku, więc w ciągu 2 lat w zasadzie dorobiliśmy się już 56 spotkań. Ostatnio był Rajasthan, przed Rajasthanem była Indonezja, przed Indonezją był Iran. Jak będzie ktoś chciał jakiekolwiek spotkania archiwalne, żeby mu zostały przesłane, to zapraszam serdecznie. I też mamy już udostępnione te nagrania na YouTubie, więc jak ktoś wejdzie na YouTube'a, pisze on Tramping, to wszystkie spotkania są. No z mojej strony ja staram się, żeby to było rzeczowe na temat, nie nudzić Was opowieściami o swoich podróżach, ale jakby przechodzić do sedna, przedstawiać moje takie relacje z danymi miejscami. Oczywiście są miejsca, które znam dobrze, są takie, które znam słabo i na pewno to jest różnica w jakości tutaj w moich opowieści, więc zawsze sobie zastrzegam, żebyście no, z pewną dozą taką cierpliwości i krytycyzmu traktowali moje tutaj wypowiedzi. Tak samo cały szereg różnych nazw, pojęć, nie wszystko zawsze jestem w stanie zapamiętać, ale staram się to robić tak po prostu od serca, żeby miało to jakąś wartość przekazu informacyjnego. Więc 50. spotkanie, Filipiny na tutaj na okładce naszego spotkania mamy wyraka filipińskiego, endemiczne zwierzę zagrożone, które będę też opowiadał o innych różnych stworach, które tam żyją. Wyraki też są, możemy znaleźć w Indonezji, to taki mały naczelny ssak, który przetrwał właśnie w Indochinach i możemy go między innymi zobaczyć na Cebu. Filipiny to archipelag wysp w liczbie ponad 7 tysięcy, Wikipedia podaje 7100, z tym 1000 jest zamieszkałych. Najwyższa wyspa, o której będę Wam opowiadał, to jest wyspa Luzon, gdzie znajduje się stolica Manila. Wyspa ma wielkość 1/3 Polski, około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Następnie podobnej wielkości jest wyspa Mindanao na południu, wyspa muzułmańska, niestety stargana konfliktami, więc jakby tutaj w tym momencie podróżowanie jest mocno utrudnione. W samym centrum znajdują się wyspy zwane Wizajami i tutaj mamy Panay, Negros, Cebu, Bohol, Samar, już dużo mniej turystyczne. W zasadzie większość turystów udaje się na Bohol, żeby zobaczyć słynne, w cudzysłowie, czekoladowe wzgórza. No też Bohol ma bardzo ładne plaże. Tak naprawdę to niekończące się możliwości dla kogoś, kto lubi dziką naturę, kto lubi miejsca poza utartym szlakiem. Filipiny naprawdę dają niezwykle dużo możliwości. My zobaczymy podczas pokazu Manilę i zacznę od Manili, od cmentarza w Manili, Intramuros, czyli starej hiszpańskiej dzielnicy. Następnie udamy się do Igorotów, plemion północy, do Kordyliery Filipińskiej, gdzie odwiedzimy miejscowość Sabang, następnie Banałę. Tutaj to jest za górą Pulok, która ma prawie 3000 metrów, więc no już daje nam to poczucie i ogrom tego, jak górzyste są Filipiny. Zobaczymy Bontok, zobaczymy też Kalinga. To są takie w sumie do końca XIX wieku chyba najdziksze tereny w ogóle na Luzonie, gdzie jeszcze wtedy nie było żadnych autostrad, dróg, więc one mimo hiszpańskiej ekspansji tutaj i tego, że Hiszpanie tutaj przez paręset lat rządzili, no to one pozostały przy swoich rodzimych obyczajach i kulturze. Następnie udamy się na wyspę Palawan, gdzie zobaczymy Puerto Princesa i wiele różnych pięknych, zabytkowych, pięknych dzikich miejsc. Też chciałem tu podziękować wszystkim uczestnikom naszych wypraw za to, że byli z nami, Grzeszkowi Kowalczykowi za to, że użyczył mi kilku wspaniałych zdjęć wulkanów, o których dzisiaj opowiem. Sytuacja z wulkanami jest dosyć dynamiczna. Na Filipinach jest ponad 50 wulkanów, które
systematycznie wybuchają, aktywnych i no, całe setki innych wulkanów. I chociażby dzisiaj rano sprawdzałem wiadomości z Filipin i jest informacja o kolejnym wybuchu wulkanu Taal. Także miesiąc temu wulkan, który znajduje się 90 km na północy od Manili, znowu wybuchł. I praktycznie co roku to się zdarza, więc jest to bardzo taki dynamiczny teren. I też trzeba, jest to teren mocno sejsmiczny, więc dochodzi do bardzo wielu trzęsień ziemi w ciągu roku. Internetowe źródła, takie jak Wikipedia, podają, że mamy tutaj do czynienia z ponad 100 językami, grupami etnicznymi. I na pewno w ciągu setek lat ekspansji kolonialnej doszło do takiej bardzo głębokiej uniformizacji jakby życia. Zwróćcie tutaj uwagę, jesteśmy, ten czerwony kolor tutaj, to są mieszkańcy Filipin zwani Tagalog. Jest to grupa etniczna, która ma ponad 20 milionów uczestników. I właśnie od nich wziął się urzędowy język Filipin. Właśnie on, ten język, gdzie nie ma tonów, który jest dosyć taki łatwy, należy do języków austronezyjskich, został uznany za język narodowy i bardzo szybko się rozprzestrzenił. Także jak ktoś mówi w Tagaloku, to praktycznie wszędzie się będzie w stanie dogadać na Filipinach. To jest taki język uniwersalny. Aczkolwiek znajomość angielskiego jak w XIX wieku doszło do rewolty antyhiszpańskiej, władzę przejęli Amerykanie, którzy dopiero wycofali się z Filipin po II wojnie światowej, więc język angielski jest bardzo popularny i tak samo dużo słów z języka angielskiego pojawia się w lokalnym Tagalogu. Od 1570 roku do końca XIX wieku władzę na Filipinach miała korona hiszpańska i sama nazwa w ogóle wzięła się od Filipa Habsburga II, który tutaj za jego czasów została wbita flaga korony hiszpańskiej i potem przez ponad 300 lat Hiszpanie tutaj po prostu się rządzili, aczkolwiek jak powiedziałem, były tereny, które były bardzo trudno dostępne, gdzie ciężko było tak naprawdę położyć tutaj kolonialną łapę na tym, więc takie właśnie igoroci, wiele wysp, to nie było w interesie korony hiszpańskiej. Zwróćcie tylko uwagę na tą niezwykłą rozmaitość języków grup etnicznych. Ja chciałem tu wspomnieć, że większość mieszkańców jest pochodzenia austronezyjskiego. Austronezyjczyków spotykamy w Indonezji, w Malezji, też częściowo w Tajlandii, na Madagaskarze. Są to ludy pacyficzne, które tutaj właśnie też zawędrowały, ale mamy też do czynienia z ludami negroidalnymi, tak zwanymi negrytami, którzy tutaj przewędrowali w zamierzchłych wiekach, to mogło być parę dziesiąt tysięcy lat. Podobne grupy negrytów mamy na przykład na Andamanach, są to Sentinele, którzy tam do dzisiaj mieszkają, czy na przykład Samangowie, którzy mieszkają na pograniczu malezyjsko-tajskim. Oni są dzisiaj niestety w takiej sytuacji jak aborgeni w Australii, dosyć mocno wykorzenieni kulturowo i no, żyjący trochę na marginesie życia społecznego. To nie jest pocieszające i tak naprawdę ostatnie języki negryckie no, ulegają w tym momencie zagładzie, ale tym ludziom nie wiedzie się super wspaniale. Zaczynam od Luzonu. Najpierw od Metro Manila, czyli wielkiej aglomeracji, prawie 20 milionów ludzi, którzy żyją w Manili w okolicach. Następnie przejedziemy przez Baguio City, przez Cordillerę Filipińską, przejedziemy do miejscowości Sagada, gdzie zetkniemy się z bardzo ciekawą tradycją wieszania trumien na ścianach górskich zboczy, rytuały, które kiedyś tutaj były kultywowane, przetrwały po części do naszych czasów. Tu też zobaczymy Kalingę, gdzie trochę opowiem Wam o filipińskich tatuażach i następnie zobaczymy tarasowe pola, które tutaj są. Momencik. Które są wpisane na listę UNESCO i należą do takich najsłynniejszych tarasowych pól na świecie. Jesteśmy w Intramuros, jesteśmy w części kolonialnej Manili, w Manila City. Intramuros to taka najstarsza hiszpańska część, gdzie w zasadzie to funkcjonowała cała administracja, był wielki Fort Santiago, były pierwsze kościoły, które
znalazły się w Indochinach. I tutaj mamy kościół świętego Augustyna, który datuje się na początek XVII wieku, który jest uważany za najstarszy kościół na Filipinach. Niestety na skutek II wojny światowej większość kościołów, większość zabudowy intramuros została mocno zniszczona, więc dzisiaj mamy nową katedrę, wiele nowych budynków, ale duża część tej kolonialnej dzielnicy pamięta jeszcze zamierzchłe czasy Filipa II Habsburga i inne. Więc to jest takie, jak szukamy spokoju, chcemy trochę odetchnąć od zgiełku miasta, olbrzymiego Metro City, to właśnie intramuros jest takie właśnie bardziej spokojne i to katedra, która była budowana kilka razy na tym miejscu. Pierwsza została zbudowana już w XVI wieku, potem wielokrotnie spalona i ostatni raz zniszczona podczas II wojny światowej. Więc to jest takie charakterystyczne. Tu chodzimy sobie brukowanymi ulicami, jest dużo takich pokolonialnych budynków, które charakteryzowały się tym między innymi, że to są duże przewiewne wnętrza, wysokie sufity, podobnie jak na Kubie czy w innych rejonach świata. Natomiast wszędzie naokoło wyrastają miasta takie satelitarne, choć miasta takie jak Quezon City i inne, które tworzą olbrzymią aglomerację zwaną Metro Manila. To może być około 20 milionów ludzi. I nikomu nie życzę podróżować przez Metro Manila w godzinach szczytu. Mi to się zdarzyło dwa razy, jak przyjechaliśmy z moją żoną, jak jechaliśmy z lotniska, które znajduje się na południu Manili, do Quezon City, które jest na północy, to takie przejechanie parunastu kilometrów zajęło nam 3 godziny, więc to nie jest. Najlepiej przybyć do Manili gdzieś późno wieczorem albo w nocy, wtedy bezpiecznie, bez korków przemieścić się do swojego miejsca noclegowego. Można też poruszać się po Manili chyba najlepiej takimi skytrainami, pociągami, które w jakimś tam stopniu są tutaj rozbudowane. Wszędzie zgiełk, wszędzie harmider, wielkie bazary. My tutaj udajemy się na wycieczkę do północnego cmentarza. Wędrujemy przez bazary, gdzie w zasadzie mamy tutaj, to są zawsze najlepsze miejsca, żeby spotkać lokalnych mieszkańców, takich bardziej zbliżonych do naturalnego życia. Sama Manila i samo Metro Manila należą do takich jednych z największych biznesowych centrum świata tak naprawdę. Mieszka tutaj niezwykła różnorodność ludzi, ale też w związku z takim gwałtownym rozrostem gospodarczym to są olbrzymie slumsy wszędzie. Nie ma miejsc noclegowych, wielu ludzi żyje w ekstremalnej biedzie. O kuchni filipińskiej będę napominał po drodze. Dla mnie osobiście było to chyba największe rozczarowanie Indochin. Oczywiście nie mówię tutaj o wspaniałych owocach morza, które można kupić, rybach, owocach egzotycznych, które w tej strefie subtropikalnej rosną. Więc tutaj naprawdę spotykamy, to są wszystko znane nam bardzo dobrze rzeczy. A tutaj mamy ciekawostkę, którą się spotyka na całych chyba Indochinach, tak zwane baluty, czyli jakby tutaj takie jajka, które są gotowane z niewyklutymi płodami małych kaczek najczęściej, które chodzą za taki delikates w ogóle w całych Filipinach. I na przykład jak chłopak zaprasza dziewczynę na randkę, to bardzo często kupują sobie po kilka balutów i wszyscy się rozkoszują tym wspaniałym smakiem. Jesteśmy mile witani. Ogólnie Filipińczycy są przyjaźnie nastawieni do turystów. Pewnie, że wiąże się to czasami z tym, że bogaci Europejczycy mają dużo pieniędzy, ale ogólnie są ludźmi życzliwymi. Większość społeczeństwa to są katolicy, o tym będę opowiadał. Religie plemienne praktycznie zostały zepchnięte na margines. No i tutaj idziemy akurat ulicą i tutaj, no właśnie, chciałem tylko napomnieć, wszędzie symbole związane z religią katolicką. Więc w ciągu 300 lat tak naprawdę religie rodzime przestały istnieć. Dzisiaj Filipińczycy nazywają się po hiszpańsku, mają hiszpańskie imiona, hiszpańskie nazwiska, czasami amerykańskie. My trafiamy do miejsca niezwykłego, trochę takiego budzącego bojaźń, mianowicie cmentarz północny Manili, który jest zamieszkały przez parę dziesiąt tysięcy ludzi. Na modłę hiszpańską cmentarze budowane są w takich wielkich rozmiarach, czyli jak jest jakiś grobowiec rodzinny, to często przypomina takie małe domy jednorodzinne i gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu to wszystko zostało zaadoptowane na potrzeby ludzi. Te komory cmentarne, domy cmentarne wielkie pohiszpańskie zostały po prostu zamieszkałe przez
populację kilkudziesięciu tysięcy ludzi. My na cmentarzu czuliśmy się bezpiecznie. Tutaj no, panuje taki, no też właśnie funkcjonuje to na pewnych zasadach i ludzie, którzy zamieszkują te grobowce, te miejsca, w jakiś sposób o to wszystko dbają. I to paradoksalnie nam tutaj, Europejczykom, może się wydawać bardzo szokujące, ale tak naprawdę no, to tutaj nie budzi nikogo, niczyjego zdziwienia. A jesteśmy traktowani przez przyjezdnych bardzo przyjaźnie. Ale no, wystarczy opowiedzieć parę słów. Mamy sklepy, mamy restauracje, mamy tutaj przystanki, gdzie możemy wsiąść na przykład nawet do samochodu. Jakby wszystko funkcjonuje na zasadzie takiego zwykłego miasta. Proszę zobaczyć, groby z XIX wieku, z początku XX i zaraz obok na tym wszystkim sklep. Takich obrazków wam tutaj pokażę więcej. No a wszędzie w tym wszystkim bawiące się dzieci. Po prostu na grobach się odpoczywa. Po pracy groby służą jako stoły. Tutaj taki bardziej wyrafinowany, proszę, to chciałem wcześniej zasugerować, że niektóre te rozwiązania takie cmentarne, architektoniczne są właśnie takie nawet paropiętrowe, więc taki na przykład taki wielopiętrowy domek, no to służy za mieszkanie całej rodzinie. Są boiska, są jakieś miejsce też takie szpitalne. No i tak jak na Filipiny jest względnie czysto i schludnie. Dzieciaki oczywiście reagują na turystów i są tutaj, jesteśmy przyjaźnie witani. A tu proszę, właśnie sklep, na którym można kupić wszystko. Więc jest naprawdę, jest to coś takie niecodzienne u nas. No tutaj dziewczyna bawi się komórką, siedzi sobie na nagrobkach. Tutaj rodzina gra w karty. Ktoś wypoczywa po pracy, więc no, chyba nie ma takich wielu cmentarzy na świecie. No i może to budzić naszą europejską kontrowersję. Więc robi się pranie. Normalne życie tutaj jest jakiś sklep, gdzie sprzedaje się loterię. Oczywiście, tak jak to w biedniejszych krajach zawsze zawsze loterie cieszą się większą popularnością w miejscach, gdzie ludzie nie mają stałych dochodów, gdzie im więcej jest na przykład biednych, tym więcej jest loterii. Ja to widziałem na przykład w Bangladeszu czy w innych krajach. No, ale jak widzicie, nie budzimy poczucia zagrożenia, ani tutaj nikt nas nie przepędza. To jest normalny spacer po osiedlu i nawet bym powiedział, że mieszkańcy tego cmentarza dosyć mocno przywykli do wizyty turystów. Więc, ale też nie było czegoś takiego, że ktoś nas prosił o pieniądze, że ktoś zachowywał się nachalnie. To się często w Azji, niestety nie tylko w Azji, zdarza. No, także tutaj wypoczywamy, spacerek. Można sobie kupić dewocjonalia w postaci wielkiej figury Chrystusa. Ważna rzecz na Filipinach, szczególnie na wyspie Luzon w Manili, to są samochody zwane jeepneyami. Po II wojnie wojsko amerykańskie opuściło Filipiny. Nie opłacało się przetransportować paru dziesięciu tysięcy samochodów do Stanów, tym bardziej, że wiele z nich już było mocno zużytych, zdezelowanych, więc wszystko zostało w Manili, w okolicach. I stały się to, te samochody stały się takim głównym jakby komunikacyjnym rozwiązaniem dla wyspy. I do dzisiaj tak naprawdę są nowe ich wersje budowane, sprzedawane. Które tu widzimy, no to może trochę takie analogie do Kuby czy do innych takich postkolonialnych krajów. Bardzo często oczywiście już nie mają oryginalnych części, mają wymienione silniki, ale w takich sytuacji, kiedy po prostu nie ma pieniędzy na jakieś nowe, na sprowadzanie nowych samochodów, no to jakby samochody traktuje się z wielką powagą i bardzo się o nie dba. Potem były kolejne fazy produkcji jeepneyów, to były lata 80. i nawet jeszcze początek XX wieku nadal są produkowane, ale ich wadą niestety jest to, że te stare silniki palą bardzo dużo paliwa, więc tu może być jakieś nawet parę dziesiąt litrów na 100 kilometrów, więc zanieczyszczenia są okropne. One funkcjonują jak autobusy. Z tyłu są dwie ławki, tak naprawdę nawet często ludzie jeżdżą na dachu. Wystarczy pomachać na ulicy, jeepney się zatrzymuje i płacimy naprawdę jakieś symboliczne, śmieszne grosze za to, żeby przejechać z miejsca A do miejsca B. My w jeepneyami jeździliśmy akurat na północy Luzonu, jak byliśmy w tej miejscowości Kalinga. Więc jeepneye są
są zarazem takim kultem, taką ikoną Filipin, a z drugiej strony w takich miastach jak Metro Manila są źródłem zanieczyszczeń i są istną plagą. Jak taki samochód przejedzie pod zupełnie zatłoczoną ulicą, to na chmurach, którą zostawia za sobą, to naprawdę to nie jest. A tutaj takie niezbyt wyszukane stacje benzynowe bardzo często tankuje się z butelek. Tym bardziej, że na Filipinach kolejnym takim komunikacyjnym rozwiązaniem uniwersalnym są motorki, więc możemy podjechać, kupić sobie litr benzyny i zatankować do motoru. Comfort Room to nie jest bynajmniej poczekalnia na dworcu. Comfort Room to jest po prostu ubikacja, tak się nazywa dystyngowanie. Więc jak szukamy łazienki na Filipinach, to pytamy się o Comfort Room. Tutaj parę zdjęć Grzeszka Kowalczyka, który prowadził moją ostatnią grupę przed COVID-em właśnie po Filipinach. Taki dosyć bogato zakrojony program. W planie był też wulkan Taal, ale tylko grupie udało się dotrzeć do wulkanu Pinatubo, dlatego że wulkan Taal w zasadzie od 19 roku cały czas wybucha i tereny są niedostępne. Była przeprowadzona ewakuacja wielu wiosek, nawet tam chyba mówi się o paru dziesięciu tysiącach ludzi ewakuowanych. A to jest kaldera wulkanu Pinatubo na północ od Manili, też około 100 kilometrów. Tutaj najpierw trzeba dojechać do takiej miejscowości przesiadkowej, potem jedzie się jeepami, potem idzie się jeszcze fragment pieszo i dochodzi się do takiego fantastycznego widoku. W 1981 roku Pinatubo wybuchł, także stosunkowo niedawno, około 40 lat. No i to są takie właśnie w obliczu tych wulkanów, które nie wiadomo kiedy mogą wybuchnąć, toczy się życie Filipińczyków. Więc piękne miejsce. Jeszcze tutaj parę zdjęć od Grześka. Majon, jeden z takich też bardziej aktywnych wulkanów, chyba ostatnią erupcję miał w 2018 roku. To są pozostałości po kościołach hiszpańskich. Majon ma prawie 2,5 tysiąca metrów wysokości. Taki idealny tworzy stożek, więc jest to góra bardzo malownicza, ale niestety regularnie wybuchająca, co wpływa. Kiedyś pewnie życie wyglądało tutaj inaczej. Takich miejsc zniszczonych przez wulkan, przez erupcję, przez lawę, przez popioły jest bardzo dużo. Więc tutaj jeszcze wycinek Majonu, a my już jedziemy przez Kordylierę Filipińską na północ i krętymi drogami przez Baguio. Jesteśmy na wysokości prawie 2000 metrów i wszędzie mamy właśnie te trasy ryżowe, o których będę Wam dalej opowiadał, jak dojdziemy do Kalingi, a potem jak będziemy Vifugao na północy. Także tutaj te drogi są, mamy możliwość, możemy wybrać dwie drogi. Jedną taką bardziej łagodną i mniej krętą, albo tą z bardziej spektakularnymi widokami, która w dużej mierze jedzie, wznosimy się prawie 2000 metrów nad poziom morza. I docieramy do miejscowości Batat. W zasadzie po całym dniu jazdy jesteśmy tutaj już w okolicach Bontoku. Tutaj żyją Igoroci, także takie grupy jakby plemienno-narodowe, które tutaj zamieszkują te tereny od może tysięcy lat. Kultura hiszpańska w dużo mniejszym stopniu wpłynęła na ich taką mentalność, niż tyczy się to miejsc w okolicach Manili czy na innych wysp, dlatego że te góry zawsze izolowały ich od wpływów hiszpańskich i dlatego dzisiaj mamy tutaj, możemy spotkać dużo takich dawnych różnego rodzaju obyczajów. To jest miejscowość Sagada. Cisza, spokój, bardzo łatwo znaleźć miejsce noclegowe. Tutaj w centrum oczywiście wioski mamy kościół, także odbywają się tutaj cały czas ceremonie. Filipińczycy często modlą się z rozłożonymi rękami w ten sposób, tak jak to się dzieje nieraz w kościele bizantyjskim czy w innych kościołach. Też na przykład spotkać to można pośród katolików w Indiach. U nas w Polsce to bardziej są złączone ręce, więc tutaj społeczeństwo jest bardzo religijne i w dużym stopniu związane z katolicyzmem, aczkolwiek elementy takiego jakby starych religii, starych kultur możemy spotkać na każdym kroku wszędzie. I taką pozostałością są na przykład rytuały pogrzebowe. Tutaj widzicie tak zwana Dolina Echo
I tutaj na ścianie mamy powieszone trumny. Obyczaj, który był stosowany przez wiele setek lat, którego geneza tak naprawdę leży gdzieś, prawdopodobnie wiąże się z tym, że w takim klimacie wilgotnym, w klimacie, gdzie jakby do takiej trumny może się bardzo łatwo dostać jakieś zwierzęta albo owady, odpowiednio trzeba ją zabezpieczyć. Tak samo tutaj jakby chodziło o to, żeby uniknąć grabieży z rąk ludzkich, więc tutaj do XIX jeszcze wieku, nawet początku XX, Igoroci byli wojownikami, często łowcami głów, więc jakby tutaj to była taka forma zabezpieczenia się. Najstarsze trumny mają powyżej 500 lat. To wszystko jest bardzo analogiczne do kultur indonezyjskich. Na przykład na Celebesie mamy też jaskinie pełne starych trumien i tutaj możemy dopatrywać się prawdopodobnie wielospólnych korzeni, ale nikt nie jest w stanie odtworzyć tej długiej, zawiłej historii migracji ludów austronezyjskich. To jest taka jaskinia, nazywa się Lumiang, gdzie jest bodajże około 500 takich właśnie trumien drewnianych. Najstarsze z nich mają, tak jak powiedziałem, około 500 lat. Więc jest to dosyć ciekawe, aczkolwiek w czasach nowożytnych, w zasadzie ostatnie dekady, już zmarłych chowa się na cmentarzach w taki tradycyjny sposób jak w Europie. Aczkolwiek pochówki takie, zaraz jeszcze wam pokażę kolejne miejsca, wieszania związane z wieszaniem trumien na ścianach cały czas się zdarzają. Ja zazwyczaj tutaj nie przytaczam jakichś książek i takich moich autorytetów, którymi się posługuję, ale na końcu opowiem wam krótko o książce Tomka Owsianego pod ciemną twarzą Filipin, który to właśnie mieszkał prawie miesiąc z tym ludem Kankan i uczestniczył w tych różnych ceremoniach pogrzebowych, więc pogrzeby trwają bardzo długo, często do tygodnia. Ciało czeka na odpowiedni moment, jakby często parę dni leży w takim wilgotnym klimacie w ogóle, jakby dopóki nie odbędą się wszystkie pogrzebowe rytuały, zmarły jest uważany za żywego. A niestety taka jest biologiczna prawidłowość, że przy takiej wilgotności, w tak wysokich temperaturach ciało bardzo szybko się rozkłada. To nie budzi żadnego zgorszenia, to jest takie zupełnie naturalne, traktowane przez mieszkańców, przez rodzinę. I mnie bardzo uderzyły te opisy pogrzebów, w których uczestniczył Tomek, jak to tygodniowe ciało jest transportowane przez góry, towarzyszy mu cały orszak jakby rodziny. Ta babcia, która już niestety, której ciało jest dosyć mocno nadgniłe, ten zapach podobno czuć wszędzie. Nikomu to z rodziny, nikogo to nie szokuje, a wszyscy sobie robią jeszcze ze zmarłą babcią selfie. Jeszcze to wrzucają na Facebooka, więc takiego rodzaju dziwne i zupełnie inne obyczaje. Do tego wrócimy po jaskini. Sama Guing, taka wielka jaskinia, która łączy się z kolejnymi jaskiniami. Jeżeli by tutaj chcieć zastosować takie jakby podejść do tego po europejsku, to chyba nikt tutaj, żaden Europejczyk, który nie jest grotołazem, żeby w ogóle pewnie ta jaskinia została zamknięta w momencie, bo stwarzałaby duże zagrożenie, natomiast jak na standardy filipińskie, nie ma takiej potrzeby i wygląda to tak, że przy takiej minimalnej ilości zabezpieczeń wszystko jest ekstremalnie śliskie, pochyłe, czasami są jakieś sznury, gdzie musimy się wspiąć na 2-3 metry pod górę. Ta jaskinia jest normalnie otwierana, udostępniana, tutaj wchodzą, przyjeżdżają turyści w klapkach, a potem tak naprawdę zaczyna się niezła walka o przetrwanie. Oczywiście tutaj najbardziej narażone są osoby, które mają lęk wysokości. No my tutaj przeżyliśmy chwilę stresu. To u nas taki był jeden tutaj właśnie ta ściana, taka 2,5 metra, nagle jedna osoba się zsunęła, uderzyła z plaskiem o powierzchnię. My już byliśmy przekonani, że coś się stało, ale no, całe szczęście nie byliśmy świadkiem żadnego tragicznego wydarzenia. Natomiast po prostu wszyscy sobie idą. Dorośli, młodzi, dzieci, a tutaj no potem się oczywiście robi selfie. No ku zgrozie Europejczyków. Nam się osobiście bardzo podobało. To była taka trekkingowa przygoda. A dla tych bardziej odważnych jest możliwość przejścia między tutaj tą jaskinią do kolejnej jaskini. Takie przejście trwa parę godzin. I wiem, że Grzesiek na przykład parę razy to robił. Wracamy na powierzchnię. Kościół w centrum wioski. Cmentarz głównie żołnierzy amerykańskich, którzy zostali pomordowani w czasie II wojny światowej. Także tutaj sporo się działo w tamtych czasach. Druga wojna światowa no, bardzo krwawo się obeszła z Filipinami.
My udajemy się dalej do doliny, która nazywa się Sugąg. I tutaj mamy ostatni chyba pochówek taki, że tutaj mogliśmy stwierdzić, odbył się w 2010 roku. Jak pojedziemy dalej w góry, no to jeszcze gdzieś tam na marginesie takie celebrowane są te stare obyczaje. I tu mamy te trumny, które właśnie sobie wiszą. Możemy się dokładnie tutaj przyjrzeć, krzesło. Tak samo jak właśnie u Tanatoradzia na północnym Celebesie. Często jest tak, że jakby tam jest głęboka wiara w to, że zmarli regularnie do nas powracają, oglądają nas, w jakiś sposób nam towarzyszą. Często zmienia się im ubrania co kilka lat. A tutaj widać, że takie pewne analogiczne sytuacje. Jedzenie pozostawione przy grobach, tutaj krzesła dla zmarłego. Nie ma tych figur drewnianych tau-tau, które są sobowtórami jakby osób zmarłych, które dusza zmarłego wstępuje, ale, no, ale pewne analogiczne jakby elementy sugerujące tą taką bogatą obecność duchów. Więc no, jest to niezwykle ciekawe. Jaskinie, tak samo wiele trumien poukrywanych jest w jaskiniach, więc jedziemy do Bontoku. Tutaj byliśmy w bardzo ciekawym muzeum, które prezentuje kultury związane z igorotami, opowiada różne ciekawe znaleziska archeologiczne. Tutaj właśnie igoroci, jak mówiłem, ich różne grupy etniczne, które mówią różnymi językami, w mocnej izolacji żyły do końca XIX wieku, nawet do początków XX wieku. To jest tak zwany tricycle albo trycykl, czyli taki motor z przyczepką, chyba najtańszy sposób podróżowania na Filipinach. Oczywiście lepiej, żeby turyści znali ceny, bo miejscowi to mają wszystko już, jakby to jest wszystko oczywiste. Trycykle rzadko się zamawia przez internet, chociaż z samej Manili już komputeryzacja, tutaj komunikacja jest maksymalna. No i czekamy na autobus, a w międzyczasie, proszę, tutaj są imiona kierowców Izrael. Także wiele imion chrześcijańskich, hiszpańskich, też amerykańskich. To jest takie normalne w tym nazewnictwie Filipińczyków. Tutaj jedzie Grace, a my udajemy się do Kalinga. Po paru godzinach dojeżdżamy tutaj do takiej miejscowości Tinglayan, gdzie znajduje się jedyny mały guesthouse. W tych rejonach jeszcze na początku XX wieku wojownicy Kalinga prowadzili krwawe wojny i jakby takim trofeum, które przywozili na przykład po wojnie, to była ucięta głowa w zamian za takie zasługi wojenne, zasługi dla wioski, w ogóle za swoją odwagę uzyskiwali specjalne tatuaże. O tych tatuażach zaraz będę wam opowiadał. W Tinglayan właściwie jest jeden guesthouse mały, w którym my spaliśmy dwie noce, nic więcej. To jest nasz akurat przewodnik Wiktor, którego poznaliśmy dzięki Ani Błażejewskiej. Ania Błażejewska prowadzi niezwykły blogin do chiński, ma stronę wazji.pl, gdzie możecie zobaczyć jej wspaniałe zdjęcia i pewne tutaj patenty, jeżeli chodzi o podróżowanie, właśnie ściągnęliśmy od niej. Wiktor tutaj jest Filipińczykiem, który tutaj już parę dziesiąt lat prowadzi ludzi po wioskach. W Kalindze zamieszkały przez parę dziesiąt tysięcy osób, jakby komunikacja jest rzeczą taką sporadyczną, można powiedzieć, więc tutaj czekaliśmy w wiosce na naszego jeepa prawie dwie godziny. Do końca nie wiadomo, kiedy przyjedzie, wiadomo, że przyjedzie, jak nie ma miejsc w środku, to można zawsze usiąść na dachu. My tu mieliśmy akurat paręnaście kilometrów do przejechania, więc nie było tak źle. I dojeżdżamy do wioski Buscalan, która słynie jako chyba najpopularniejsze miejsce do tatuażu na Filipinach i być może jedno z najbardziej popularnych miejsc związanych z tatuażem na świecie. A wszystko to dzięki właśnie tradycyjnym tatuażom Bato, które są wykonywane nadal. Piękne otoczenie pól ryżowych, cisza, spokój. Mała wioska Buscalan, która tak naprawdę przeżywa swój boom turystyczny, która jeszcze niedawno nie była znana światu, a dzisiaj jest to właśnie, tak jak powiedziałem, takim centrum tatuażu. Już objaśniam całą historię. To jest Grace, akurat taka młoda dziewczyna, która już znakomicie opanowała kunszt. Tutaj widzicie taki jakby charakterystyczny młoteczek z drewna bambusowego. Tam jest jeszcze taki kolec prawdopodobnie z drewna, kolec różany i za pomocą takiego specjalnej mieszaniny węgla z wodą, tutaj, która służy jako barwnik, za pomocą tego kolca to takimi
takim młoteczkiem, to tym młoteczkiem wprowadzamy pod skórę. Zabieg dosyć bolesny, ale szeroko praktykowany. Tutaj przybywa wielu ludzi z całego świata po swoje tatuaże. A kiedyś tatuowali mieszkańcy Kalinii, tatuowali całe swoje ciała. Mężczyźni otrzymywali tatuaże o specjalnych mocach, specjalnych właściwościach ochronnych, czy takich świadczących o ich statusie za właśnie, jak powiedziałem, za swoje zasługi w walce, zasługi dla wioski, a kobiety upiększały całe swoje ciała tatuażami. To odsyłam Was już do Ani Błażejewskiej, która spotkała naszą bohaterkę, którą tutaj pokazuje na zdjęciach. To jest Wang Od, 105-letnia kobieta. My jak byliśmy tam prawie 4 lata temu, no to ona cały czas była aktywna zawodowo. Codziennie rano pracę zaczynała o 8, no do prawie że późnych godzin popołudniowych. Oczywiście z przerwami na odpoczynek i obiad. Tatuuje cały czas i cała rodzina tak samo. Świetnie się wyuczyła robienia tatuaży. Kiedyś mistrzami tatuażu, jakby takimi, to jest taki wielki zaszczyt i rytuał, bo mogli być tylko mężczyźni, potem stopniowo było to zastąpione przez kobiety. Jeszcze na początku XX wieku takie tatuaże kulturowe, rytualne mieli wszyscy. Teraz już młodzi mają ich bardzo mało, natomiast stało się to trochę biznesem turystycznym. A sama Wang Od właśnie urodziła się w tym miejscu, przeżyła tutaj prawie całe swoje życie. Kilka razy może wyjechała, nigdy nie nauczyła się języka angielskiego, całe życie tatuowała. Jej siostry, jej rodzina, wszyscy są wytatuowani praktycznie od stóp do głów, więc możecie zobaczyć te wspaniałe tatuaże na różnych reportażach. Wystarczy wpisać Wang Od, Kalinga, Filipiny. I no właśnie tutaj odsyłam do Ani Błażejewskiej. Wang Od, jak miała 100 lat, to specjalny helikopter przyleciał do niej tutaj z Manili. W ten sposób została zabrana, gdzie została uhonorowana specjalnym medalem i jako wypłatą pieniężną dla 100 lat. Takie w ten sposób honoruje rząd filipiński właśnie 100-latków. To niezwykłe, że po prostu w tym wieku ona jeszcze po prostu jest sprawna umysłowo, fizycznie, uśmiechnięta i kontaktowa. To naprawdę to był dla nas zaszczyt spotkać w ogóle tą niesamowitą kobietę i jej siostry. Więc my tutaj akurat dzięki Wiktorowi spaliśmy w domu u Wang Od. Proste warunki noclegowe, ale wystarczające. Tutaj nie ma oczekiwać czego specjalnego. Tutaj jak zobaczycie, cała ręka właśnie siostry Wang Od jest wytatuowana. Tutaj ja tam nie jechałem po to, żeby robić zdjęcia. Chcieliśmy zobaczyć ciekawe miejsce. I dzisiaj przyjeżdżają tutaj młodzi z Filipin i z całego świata, żeby tutaj wytatuować się na różne sposoby. No, to są różne takie to są tatuaże tradycyjne Kalinga, które oczywiście już nie spełniają swojej takiej roli kulturowej jak kiedyś, ale możemy sobie wybrać do koloru, co nam się podoba. Potem taki tatuaż się goi kilka tygodni. Wszystko do przeżycia, bardzo sprawnymi rękami jest zrobiony właśnie Wango albo jej wychowanek. Także my tutaj spacerujemy sobie po wiosce, nic nie robimy, mamy beztroski czas. Obserwujemy mieszkańców wioski Buskalan. Jest przyjemnie, jest sielsko, czas na chwilę się trochę zatrzymuje. Chodzimy sobie po okolicznych wioskach też. O proszę, tutaj znakomity przykład tego, w jaki sposób dzieci same uczą się dbać o siebie od najmłodszych lat. No, ten widok wywołał w nas przerażenie, ale to normalne drzwi balkonu, a potem jest kilka metrów przepaści i te dzieciaki tutaj takie dwuletnie po prostu sobie po tym chodzą. No, jakby w naturalny sposób identyfikują zagrożenie. No, po prostu mądre dzieci, ale no, był to przerażający widok. Dalej jesteśmy na polach ryżowych koło Buskalanu. Kalinga słynie z pól ryżowych. Nie są takie spektakularne jak te, które zobaczymy potem w Ifugao. Momencik. Nie są takie spektakularne jak w Ifugao. No oczywiście dzieciaki, tutaj sadzenie ryżu w takim klimacie w zasadzie, gdzie możemy mówić o monsunowym lecie, ale też o wilgotności prawie 100% przez cały rok. Ryż możemy sadzić nawet kilka razy do roku, to jest takie typowe dla tego rejonu. Dzieciaczki, jakby tutaj proszę jakieś
To jest takie charakterystyczne, że mieszkańcy Filipin emigrują po całym świecie. Można chyba 25% pielęgniarek z emigracji na całym świecie właśnie pochodzi z Filipin. Mieszkańców Filipin możemy spotkać w Stanach, w Arabii Saudyjskiej, w Europie, czy na przykład na Wyspach Brytyjskich, w zasadzie wszędzie. No i tutaj my jesteśmy w okolicznej wiosce. Oczywiście no, miło, sympatycznie, uśmiechnięci ludzie i fajne dzieciaczki. Tutaj sobie trochę spacerujemy, wypoczywamy. Tutaj Wiktor, który nie wylewa za kołnierz. Tutaj już ostatnie godziny dnia, już schodzimy następnego dnia, żeby jechać dalej. W górze mamy wioskę Buskaland, także naprawdę mieszka paręset osób, ale wioska stała się tak popularna na całym świecie. No jak wyglądają środki komunikacji, no to sami widzicie, to tak urywanie mojej opowieści. Ja kiedyś jechałem na dachu takiego dużo mniejszego jeepa i na takich jeszcze bagażach umocowany. I powiem wam, że nie chciałbym tego doświadczenia powtarzać, to naprawdę było stresujące i straszne, więc no trzeba umieć zobaczyć ten balans. Jak jesteśmy na przykład w Azji, czy jesteśmy w Himalajach, no to jak mamy duże autobusy albo minibusy, to tam zazwyczaj mamy takie bagażniki na dachu, tak łatwo, bardzo łatwo jest się trzymać. Natomiast mieszkańcy gór, no to potrafią balansować naprawdę na takim dachu samochodu jak kozice, są nieprawdopodobni. Także tu jeszcze trochę dzieciaków i dojeżdżamy do wioski Banałe. Tym razem jesteśmy w rejonie Ifugao. I tutaj kolejna grupa Igorotów, o których mówiłem, i tutaj stare tradycje w zasadzie zostały w takim marginalnym stopniu są tu kultywowane. Jednak większość to są katolicy, ale takie elementy na przykład różnych starych wierzeń, przesądów ocalały i wiele magię, czary, złe oko, uroki. To gdzieś tam jeszcze zostało takie, no trochę już takie marginalne, powiedzmy, elementy starych obyczajów. My tutaj chodzimy po polach ryżowych, tutaj widzicie, zaraz zobaczycie, jak to wygląda najpierw. Tutaj akurat są okolice Banałe. Tutaj ta pani siedzi obok takiego spichlerza, no to jest bardzo ważne w klimacie wilgoci, żeby odpowiednio składywane zboże, ryż suszyło się, żeby nie było zjadane przez gryzoni. Ten pan tutaj uzdatnia pole ryżowe, gdzie potem zostanie wpuszczona woda. To jest cały system starannie zaplanowanych takich irygacyjnych rozwiązań, bardzo inżyniersko, precyzyjnie pomyślany, więc które funkcjonuje tutaj, mówię oczywiście o tarasach ryżowych, funkcjonuje tutaj od wielu tysięcy lat. Także te w okolicach samego Banałe są nieznane, a równie ciekawe. Więc tutaj, a my akurat tutaj byliśmy na początku Wielkanocy i nie byliśmy w tym słynnym miejscu ukrzyżowań koło Manili, ale spędziliśmy sobie specjalnie, spokojnie Wielkanoc właśnie tutaj. No ale to były cały czas jakieś msze, ceremonie, taki mały festiwal, przebierańcy, takie różne występy związane z całym mitem ukrzyżowania, zmartwychwstania. To było dosyć ciekawe, także. I tutaj już zaczynają się zdjęcia z Batat, chyba najsłynniejszego amfiteatru pól ryżowych, który, te zdjęcia mówią same za siebie. Ja pokażę wam ich całą masę. Paręset metrów pól ryżowych nad nami, para z ryżowych, który ma nawet kilka metrów, który jest zbudowany przy zastosowaniu specjalnego jakby składu ziemi. Chodzi o to, żeby te tarasy zatrzymywały wodę, gromadziły, żeby można było tę wodę odpowiednio odprowadzać z jednego pola do drugiego. No, oczywiście wszystko jest wpisane na listę UNESCO. Tutaj wioska, która to jest widok z naszego okna. Mieliśmy taki mały, prosty guest house, ale niesamowity. Więc tutaj spędziliśmy sobie 2 dni po prostu na spokojnie, podziwiając te krajobrazy. Ale wystarczy spojrzeć, żeby wejść tu na górę, to mamy jakieś paręset metrów różnicy wysokości. To cały rejon wygląda trochę podobnie. Takie wioski, które jak wyspy pośród tego oceanu, tych tarasów ryżowych i ryżu się znajdują. Małe, malownicze i
jest dalej zejście do wodospadu, które wam zaraz pokażę. No i tak naprawdę trzeba bardzo uważać, jak się po tym chodzi, bo czasami mamy taką ścieżkę tutaj z kamieni. Bardzo często to wszystko jest mokre, więc no, nie sztuka się ześliznąć kilka metrów nawet w dół. Dlatego jak jesteśmy z przewodnikiem, no to przewodnik nas będzie wiedział, którędy poprowadzić. Ale naprawdę trzeba patrzeć pod nogi. No sami widzicie, jak te boski wyglądają, są niezwykłe. Więc warto tam na chwilę przecupnąć i zatrzymać się w ciszy, w spokoju, posiedzieć. Oczywiście to wszystko jest atrakcją turystyczną pewnego rodzaju, ale jak to zwykle bywa w turystyce, turyści koncentrują się na pewnym takim wąskim obszarze. Jeżeli pójdziemy dalej, to bardzo łatwo wyjdziemy poza te strefy takie zbyt oczywiste, turystyczne i tam będziemy prawie sami. Więc tu więc wodospad Tapija, który ma parę dziesiąt metrów, takie miejsce typowe kąpieli odpoczynku turystów, więc no, jest sympatycznie. Jeszcze kilka widoków tutaj na miejscowość Batat, bo tutaj spacerowaliśmy sobie od wioski do wioski, no po prostu tutaj, oczywiście w centrum wioski mały kościółek. Pola ryżowe często, w okresie suchym takie pola ryżowe, na przykład w takich miejscach wysadzane są ziemniaki, ale takie dobrze meliorowane pola mogą służyć nawet kilka razy do roku, więc no, ryżu jest naprawdę całkiem sporo. Chociaż, nie wiem czy wiecie, głównym takim towarem rolniczym, eksportowym jest wśród Filipin, oprócz kawy, oprócz czasami herbaty, są orzechy kokosowe. Filipiny są największym eksporterem orzechów kokosowych na świecie. Już opuszczamy Batat, kolejna wioska w okolicy. Mieliśmy takie trekkingi właśnie kilkugodzinne, które no i w zachwycających miejscach. Więc ja już was teraz będę zabierał na południe. Przenosimy się, wsiadamy do autobusu, jedziemy do Manili i lecimy na wyspę Palawan, gdzie docieramy do Puerto Princesa. Z Puerto Princesa udajemy się do miejscowości tutaj nad brzegiem morza, tak zwanej Sabang. Być może przekręciłem wcześniej nazwę tej miejscowości, gdzie były zawieszone na ścianach trumny. Tamto to była Sagada, tu mamy Sabang, gdzie są spokojne plaże, gdzie praktycznie jak wędrowaliśmy sobie po tamtych plażach na północy, byliśmy jedyni, gdzie znajduje się słynna podziemna rzeka, którą tam przemierza się na tratwie albo na łódce. Następnie pojedziemy do portu Barton, żeby skończyć naszą podróż w El Nido na północy. Więc jesteśmy w miejscowości. No w zasadzie jest no takim oczywiście jeepneyem, jak zwykle się dostajemy, bo możemy tutaj podróżować też transportem zorganizowanym turystycznym, ale który już jest adekwatnie droższy, chociaż Filipiny jeszcze cały czas są bardzo rozsądne cenowo. Mamy tutaj trochę swojej przestrzeni, spacery, bardzo miły odpoczynek, cisza, spokój, pyszne owoce morza, wspaniałe ryby. Więc wzdłuż tego wybrzeża około kilometra spaceru, około kilku kilometrów spaceru znajduje się podziemna jaskinia, którą wam zaraz pokażę. Niewielu ludzi tutaj zamieszkuje te tereny, a tutaj udajemy się właśnie na eksplorację tej podziemnej jaskini, która pretenduje do tego, żeby być jednym z największych cudów świata. Jaskinia, takie zwiedzanie, płyniemy bodajże około 2 kilometrów. Na ścianach mamy pełno nietoperzy, różnych takich stalagmitów, stalaktytów, formacji klasowych. Więc no jest to naprawdę niesamowite miejsce, które polecam. No a wieczorem odpoczywamy w ciszy, w spokoju, bo faktycznie plaże należą do nas. I to jest taka specyfika właśnie Filipin, Indonezji, że poza pewnymi miejscami turystycznymi, jak może El Nido na północy Palawanu, czy na przykład na Filipinach jak Bali, czy Jawa Wschodnia, praktycznie dzikie plaże, turkusowa woda, to wszystko należy tylko do nas. Jedziemy do portu Barton, kilka godzin transportu. No, dzieciaczki po drodze, to jest widok z naszego kolejnego fajnego guesthouse'u.
To znowu jest idylicznie przyjemnie. Zachody słońca, którymi was tutaj trochę zamęczę, ale no, miejsca takie właśnie stworzone do tego, żeby uciec od cywilizacji, po prostu na chwilę zapomnieć o reszcie świata. Jest gorąco, nawet ekstremalnie, bo byliśmy tutaj akurat, no to była pora sucha, no ale dużo czasu spędzamy w wodzie. Taki rodzaj turystyki jest tu uprawiany wszechobecnie, który nazywa się island hopping. Polega to na tym, że przepływa po nas łódka. Mamy sprzęt do snorklowania, czyli maskę z rurką i pływamy sobie od wysepki do wysepki, od rafy do rafy i ewentualnie tam jakieś się po drodze mogą zdarzyć restauracje, bary i spędzamy tak po prostu na takim relaksie subtropikalnym nasz wolny czas. Więc to jest praktycznie 10 metrów od naszego wyjścia z naszego fajnego hoteliku, w którym mieszkaliśmy. Bardzo urocze miejsce i z chęcią na kiedyś wrócę. Ostatnia porcja zdjęć i sporo zachodów słońca, ale nie tylko, to El Nido. Piękne formacje klasowe. To jest, my się zatrzymaliśmy kilka kilometrów przed samym El Nido, dlatego że chcieliśmy uniknąć trochę takiego turystycznej wrzawy. I no, udało nam się znaleźć miejsce kapitalne. To są widoki z naszego naszej kolejnej noclegowni, takiego właściwie bardzo miłego hoteliku drewnianego. Więc ja tutaj akurat byłem z żoną, więc trochę bardziej zabiegaliśmy o komfort. Tutaj w przeciwieństwie do wielu innych wyjazdów, jakby tutaj no, te noclegi były takie bardziej, powiedzmy, gustowne. Więc kolejne zachody słońca w miłym towarzystwie. A naokoło mamy jakieś paręset ostańców skalnych. Najwyższe wzniesienie w tym rejonie to ma powyżej 600 metrów. Jest tutaj organizowanych bardzo dużo wycieczek. My byliśmy na takich trzech wycieczkach całodniowych. Zaraz zobaczycie. Ale wychodzimy, podpływa ta nas łódka i zabiera was na cały dzień. Trzeba zabrać sobie jakieś coś do opalania, może jakieś kąpielówki, sprzęt do snorklowania mamy ze sobą. To jest taka jeden z takich najsłynniejszych tutaj ostańców skalnych. Nazywa się Pinag Buyutan, który wznosi się 300 metrów pod powierzchnią. Jest około jakichś 50 takich dzikich, ukrytych wysepek, małych plaż, lagun, dużych, małych. Miejsca naprawdę spokojne, intymne, gdzie jesteśmy sami. Miejsca odwiedzane przez większość turystów. I zazwyczaj taka wycieczka obejmuje obiad jakiś, który nam tutaj robią. Zaraz zobaczcie. I pływamy po takich różnych magicznych zakątkach. Naprawdę to jest... Trochę to przypomina Zatokę Halong, ale jest bardzo mało ludzi w porównaniu z Zatoką Halong. Woda jest czysta. Morze Południową Tajlandię. No wiele podobnych takich ostańcowych rejonów. Takie Mogoty na przykład na Kubie, tylko wewnątrz lądu. No i no jest przyjemnie. Jest po prostu błogo, jest sielsko. Poznajemy fajnych ludzi, fajnie się bawimy. Szkoda jest wyjeżdżać. Kolejny zachód słońca, wracamy. Wracamy z takiej kolejnej eskapady, więc tutaj po prostu magia roztacza się naokoło nas. Jak będziemy na Filipinach, to bardzo będzie mi zależało, żeby zatrzymać się w tym samym miejscu. Także jeszcze kilka dziesiąt zdjęć mam wam do pokazania. Kolejny zachód słońca. Ja wieczorami często lubię wychodzić raz z latarką i ze sprzętem i chodzić, jak jest taki teren podpływowy, szukać różnych dziwnych stworów. I tutaj znalazłem coś niesamowitego. Zwierzę, które było mi bardzo ciężko zidentyfikować, które miało kilka metrów długości, które dopiero po takich oględzinach tych zdjęć przez botaników i biologów okazało się, że jest takim rodzajem szkarłupnie. Szkarłupnie to jest w ogóle cała taka wielka gromada zwierząt o prymitywnej budowie ciała, które mają różne kształty. Do szkarłupniów na przykład zaliczamy jeżowce, na przykład rozgwiazdy, a to jest tak zwany, to się po polsku nazywa długi ogórek wodny, który ma nawet 4 metry, który jakby tak jest, to jest taka, on ma taką promienistą, gwiaździstą budowę ciała. Tak naprawdę jak jest uszkodzony mechanicznie, to może po prostu każda część jego ciała jest poprzecinana, regenerować się. To ma takie czułki, no ale zobaczenie takiego stwora w wodzie, słuchajcie, no to budzi pewien respekt i jeżeli nie wiemy, co to jest za biologia, co to jest za monstrum, no to możemy poczuć taką trochę obawę i poczuć się niepewnie. Więc no, szkarłupnie tworzą w ogóle większość tak naprawdę materiału biologicznego
no w ogóle system, ekosystemów morskich. To jest po prostu, występuje ich jakieś tam, jakieś 1200 gatunków w ogóle tutaj, 4 metry prawie, więc no widzicie, jakie piękne zwierzę. Oczywiście rozgwiazdy w różnych gatunkach. Kolejny dzień, kiedy po prostu wypoczywamy, to jest tak zwana Helicopter Island, kolejne miłe zatoczki, no trochę już jesteśmy opaleni tutaj, no nic, no teraz tak z perspektywy zimy spędzonej w Polsce, no to chciałoby się tam wrócić. Więc takich tutaj dalej możemy popłynąć w ogóle z El Nido jeszcze jakieś parę godzin na też takie miejsce, które podobnie wygląda, tak zwany Coron. Więc i tam jest jeszcze mniej turystów, a tutaj tych turystów było bardzo mało. Tak akurat bardzo często spotykane pary, Australijczyk, żona Filipinkę i tutaj sobie spędza część swojego życia. Znaczy jeszcze kilka zdjęć tych pięknych miejsc i będziemy pomału docierali do końca naszych opowieści. Następne spotkanie, 56, to będzie już Kolumbia. Już tutaj czytam, szukam różnych informacji. Także ostatnie zachody słońca w El Nido. A, jeszcze trochę zdjęć żyrafy okolicznej, żebyście widzieli, jak wygląda taki właśnie wypoczynek. I takie snorklowanie, więc no jest tutaj, o tutaj, tutaj jakaś ryba, kalamary, różne stworzenia morskie są, zamieszkują te tereny. Cztery żółwie, które są pod ochroną, zielony, oliwkowy, skórzasty, szylkretowy. Możemy je zobaczyć podczas snorklowania. Jakieś 65 rodzajów rafy, jakieś paruset gatunków ryb i mięczaków. Rafa jest w bardzo różnej kondycji, no jak to wszędzie na świecie, po prostu ulega destrukcji i zmiany temperatury, zanieczyszczenia robią swoje, ale są fajne momenty. To akurat jest rozgwiazda, tak zwana, tak samo szkarłup 5, także to jest to w zasadzie w jakiś sposób spokrewnione z tamtym długim stworem, który wam pokazywałem. I jeszcze tutaj mamy trochę tych morskich klimatów. Że cała masa różnego rodzaju ryb, gruperów, snaperów innych. Jeszcze na koniec chciałem wspomnieć o w zasadzie dwóch rzeczach, o tych właśnie negrytach, o różnych plemionach, które zamieszkują Filipiny, które cały czas w jakimś stopniu, no są takim trochę skansenem, muzeum kulturowym. Tutaj na przykład na Palawanie, o czym nie wspomniałem, żyją tak zwani Batakowie, których już w zasadzie nie wiadomo nawet, czy język Bataków jest jeszcze używany, ale takie niedobitki pozostałe. To jest dziewczyna akurat chyba z wyspy Panaj. To też są Negryci, to jest takie plemię, nazywa się Ati. Więc naprawdę ta różnorodność kultur tego rejonu jest niezwykła. Aczkolwiek bardzo ucierpiała na skutek właśnie z ekspansją terytorialną Europejczyków. To jest pan Ifugao, który właśnie w okolicach Bontoku, no jeszcze tutaj ci panowie często, no to bardziej tak trochę pod turystykę ubierają się i demonstrują. Wiele różnych ciekawych zwierząt. Tutaj jest taka tak zwana strefa Wallace'a, która przebiega pomiędzy, mniej więcej taka linia podziału w połowie Indonezji, która dzieli gatunki zwierząt i ekosystem na ten taki bardziej australijski, nowogwinejski, a z drugiej strony z ssaków łożyskowych właśnie i indochiński, azjatycki, więc tutaj mamy na przykład najdłuższego węża pytona siatkowatego, który może mieć ponad 10 metrów, największego nietoperza, który ma ponad kilogram wielkości, który żyje w stadach miliona osobników i odżywia się owocami. No i mamy tu na przykład Binturonga, który tutaj też jest, można go znaleźć też na przykład w Indochinach, w innych częściach. Cała masa różnych stworów. Ja tutaj, jak nie mam zwyczaju polecać, jakby tutaj, co obiecuję, że się będzie zmieniało z czasem, chciałem polecić niesamowitą publikację Tomka Owsianego, który nauczył się języka tagalogii, spędził z Filipińczykami w bardzo odległych częściach Filipin prawie rok. No, jest to książka doskonała. Także zapraszam Was też na Filipiny. Mam nadzieję, że na jesieni pojedziemy bez żadnego problemu. Zapraszam Was na kolejne pokazy. 56. Kolumbia. Potem za nadrzędem mam jeszcze całą masę innych pokazów. Chcę zrobić wreszcie
chcę zrobić wreszcie Islandię, chcę zrobić wreszcie Sri Lankę, kilka pokazów himalajskich, kilka pokazów o Indiach. No jest tego jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt różnych materiałów do opowieści, no ale każda z nich wymaga nieraz kilku dni przygotowań, więc no nie zawsze mogę sobie pozwolić na ten komfort czasu. Pewnie nasze spotkania teraz internetowe będą rzadsze w okresie letnim, dlatego że będę miał więcej pracy, więcej wyjazdów, ale obiecuję, że będę regularnie do tego wracał i wszystkie te podróże będą w taki sposób udokumentowane i będę się z wami nimi dzielił. Też Mauretanię chciałem zrobić, gdzie byliśmy ostatnio. Fantastyczna podróż, która nam się udała. Chciałem zaprosić wszystkich chętnych na nasze wyjazdy po Polsce, po świecie. Szukamy ludzi na wyjazd do Kolumbii, Ekwadoru, Galapagos, który odbędzie się w okresie lipiec-sierpień, kiedy tam jest fantastyczna pogoda, w górach jest doskonała przejrzystość powietrza. Też jest to idealny czas, żeby odwiedzić Galapagos. Także ja wam dziękuję, że jesteście, bo frekwencja na naszych spotkaniach jest niesamowita. Prawie regularnie jest około 100 osób, więc no jest to też takiego, co w ciągu całego okresu pandemii no było takim ważnym motorem moich tutaj działań. No dzięki temu też miałem przyjemność jakby powtórzenia sobie wielu informacji, powrotu, ta wirtualna podróż też ma swoje taki emocjonalny swój wymiar, więc no jest to coś, co niezwykle mnie zaangażowało, a tu są tego rezultaty. Także jeżeli jakieś szczegóły, jeżeli jakieś informacje są niepełne, to proszę wybaczcie mi. No nie wszystkie tereny mogę znać, mogę tak naprawdę znać lepiej, ale staram się, żeby to była taka wiarygodna, ciekawa opowieść o moim pobycie. Także dzięki wam wielkie. Zapraszam na kolejne spotkania.